No to widać, jak akwaryści Rafał Kozora z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się... Nie, nie będziemy nic jeść. Zajmiemy się jednym z mediów filtracyjnych, które czasami warto użyć w swoim akwarium. Niektórzy korzystają często z tego medium filtracyjnego. Ja korzystam rzadziej, tylko w momencie, kiedy mam taką potrzebę. Słuchajcie, a dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o węglu aktywowanym, czyli medium, które chyba jest najstarsze, jeśli chodzi o medium filtracyjne w akwarystyce, jest wszystkim znane. Tak naprawdę nieważne, czy jesteśmy akwarystami starej daty, czy dopiero świeżakami. Ten węgiel zawsze gdzieś się pojawia, wszyscy go znamy, wszyscy tak naprawdę mieli jakiś z nim kontakt. Słuchajcie, ten węgiel, który tutaj jest, ja chciałbym zastosować u siebie w Malawi. Przyszła pora roku, taka jaka przyszła, i zauważyłem, że od pewnego czasu mam problem z klarownością wody w moim Malawi. W związku z tym postanowiłem, że muszę coś z tym zrobić. I miałem dwie opcje. Albo kupić Purigen, albo kupić węgiel aktywowany, który wcale nie jest gorszy, jeśli chodzi o klarowanie wody w akwarium. Ale o tym za chwilę. A ponieważ będzie to bardzo brudna robota, to czas zakasać rękawy, podwinąć je i porozmawiać sobie o samym węglu. Słuchajcie, przede wszystkim węgiel aktywowany ma to do siebie, że ma bardzo dużą powierzchnię w stosunku do swojej masy. Jest on wytwarzany albo z drewna, albo nawet z węgla brunatnego, czyli należy się spodziewać, że to, co tutaj otworzymy w pudełeczku, będzie po prostu brudny jak węgiel. I tak będzie. Ja kupiłem akurat węgiel Eheima. Natomiast można zastosować inny węgiel. Wiem, że węgiel chociażby na przykład rodzimego producenta Aquaela również jest bardzo dobry. I zobaczcie, dotknąłem tylko torebki. Już mam całe brudne ręce. No to dobra, obejrzymy sobie ten węgiel. Przede wszystkim węgiel składa się, słuchajcie, z bardzo dużej ilości kanalików, które się znajdują w tym medium. Wyobraźcie sobie, że z tego, co podają producenci, to powierzchnia węgla jest od 1300 do nawet 3500 metrów kwadratowych na gram. Na 1 gram węgla, tego brudnego. Ok, przesypiemy sobie część. Węgiel występuje, tak jak tutaj widzicie, w postaci takiego grysiku. On występuje też bardzo często w postaci takich jakby pałeczek uformowanych. Natomiast jeśli chodzi o formę tego węgla, kompletnie nie ma znaczenia, czy będzie to grysik, czy będą to pałeczki, czy będą to kuleczki jakieś. To praktycznie, jeśli chodzi o producentów, nie ma znaczenia. Moim zdaniem jest to zwykły marketing po prostu, lub forma produkcji tego węgla jest po prostu uformować jakiś tam kształt. Kompletnie w przypadku akwarystyki nie ma to znaczenia. Są akwaryści, którzy lubią grysik, są akwaryści, którzy lubią te pałeczki, są akwaryści, którzy lubią kulki. Dla mnie to nigdy nie miało znaczenia. Natomiast co nam daje węgiel? Węgiel oprócz tego, że usuwa wszelkie możliwe np. leki z akwarium. Jeżeli stosujemy terapię lekową, jeżeli leczymy nasze ryby i chcemy te lekarstwa wypłukać, najlepiej do naszego filtra zastosować właśnie węgiel. Jakie są ważne właściwości węgla? Oprócz tego, że absorbuje on leki, absorbuje też wszystkie garbniki i zabarwienia wody. Absorbuje też, likwiduje też zapach nieprzyjemny wody, jeżeli takowy występuje. Z jakiego powodu to się dzieje? Dlatego, że węgiel dzięki swojej, nazwijmy to porowatości, czyli masy kanalików, które znajdują się naprawdę w takiej małej ilości węgla, powoduje to, że jest w stanie wyłapać właśnie takie drobiny łącznie z garbnikami. A akurat jeśli chodzi o garbniki czy zabarwienie wody, zależy mi, żeby i w Malawi, i w jeszcze jednym zbiorniku, w którym się to pojawiło, po prostu to zniwelować. Gdzie możemy umieścić ten węgiel? Węgiel oczywiście musimy umieścić w filtrze, on musi mieć cały czas przepływ wody. Natomiast musimy go umieścić albo w filtrze kaskadowym, albo w filtrze wewnętrznym najlepiej. Nie polecam stosowania węgla aktywowanego do filtrów kubełkowych, dlatego że ten węgiel trzeba co miesiąc wymieniać. W związku z tym używanie go w filtrze kubełkowym wiązałoby się z tym, że musimy co miesiąc otworzyć ten kubeł, wyjąć węgiel, ewentualnie wymienić na inny,
i od nowa uruchomić kubę. W przypadku filtrów kubełkowych wiadomo, że to są z reguły filtry biologiczne typowo, w związku z tym należy je otwierać jak najrzadziej. W związku z tym ja sobie bardzo cenię, filtry tego typu. To jest akurat pojemnik od filtra Turbo 2000, który będzie idealnie pasował do turbiny, którą mam. I takiego węgla spokojnie mogę tutaj włożyć nawet 300 ml około, czy 250 ml do takiego pojemnika. Około 200 ml powinno starczyć w zupełności na wyczyszczenie dosyć szybko 400-litrowego akwarium, w związku z tym jakby ten pojemnik jest dla mnie idealny. I teraz tak, jakie są właściwości węgla aktywowanego, o którym muszę powiedzieć? Węgiel aktywowany z racji tego, że ma bardzo malutkie kanaliki, on się bardzo szybko lubi zapychać. I on się bardzo szybko zapcha. Tak naprawdę po 3-4 tygodniach, tak naprawdę niektórzy twierdzą, że nawet po 2 tygodniach, węgiel traci całkowicie swoje właściwości absorpcyjne i należy go wymienić. Producenci podają, że nawet 3-4 miesiące ich węgiel można używać, natomiast no to jest bujda. Dlatego, że oprócz tego, że węgiel będzie pochłaniał jakieś tam związki, będą to również związki miedzi, żelaza, to oprócz tego oczywiście będą się na nim wytwarzały bakterie nitryfikacyjne. Natomiast one bardzo skutecznie, bardzo szybko zapchają ten węgiel. W związku z tym, jakby to powiedzieć, nie będzie on zdatny do użycia i nie można go traktować jako typowe medium do filtracji biologicznej, czyli nie może być dłużej w naszych filtrach. Tak jak mówiłem, co miesiąc trzeba go wymieniać, ale przy umieszczeniu go w pojemniku jest jeszcze bardzo ważna zasada. Ponieważ ten węgiel bardzo dużo absorbuje i bardzo szybko absorbuje, a jak również bardzo szybko się zapycha, nie może być on użyty w filtrze jako jedno medium filtracyjne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli woda będzie przez niego przepływała, jeżeli go tutaj włożymy, to cała zawiesina, cały brud, który będzie przepływał przez ten oto pojemnik, będzie nam bardzo szybko ten węgiel zapychał. W związku z tym, ja przygotowałem sobie już nawet, do tego filtra użyjemy jako pierwsze wkłady włókniny filtracyjnej. Włóknina filtracyjna będzie miała to zadanie, żeby wyłapywać wszystkie te drobinki i brudy, a dopiero potem węgiel będzie działał w naszym filterku. O, upchnęliśmy, nawet może za dużo, wystarczą dwie warstwy. Widzicie? Następnie, węgiel bardzo lubi się pylić, bardzo lubi się ścierać. W związku z tym trzeba brać pod uwagę, że on pracując w naszym filtrze, może do tego filtra, znaczy do słupa wody, oddawać drobinki po prostu swoich części. W związku z tym ja stosuję w filtrze dodatkową włókninę filtracyjną na górę takiego kubełka. Czyli będziemy mieć jedną warstwę włókniny, czy dwie nawet warstwy włókniny. Tutaj będzie węgiel i kolejna warstwa włókniny, która będzie nam wyłapywała te kawałki węgla, które mogłyby trafić do słupa wody, a które nie są pożądane. I teraz tak. Bardzo ważna rzecz. Ja nie będę się rozwodził na tym, jak wygląda produkcja samego węgla aktywowanego. Tam jest proces karbonizacji plus chemiczny proces aktywacji. Natomiast ten chemiczny proces aktywacji odbywa się za pomocą kwasów, które powodują, że w tym węglu, który wyjęliśmy dopiero co z pudełka, znajduje się bardzo duża ilość fosforu. Dodatkowo on zatyka te kanaliki, które tutaj się znajdują i my jako akwaryści, stosując ten węgiel, musimy go zaktywować. I teraz ciekawostka. Zarówno na opakowaniu Eheima, jak i na AQL-u nie ma kompletnie żadnej informacji, jak przygotować ten węgiel. Sprawdzałem w internecie na serwisach aukcyjnych, tam jest tylko informacja, żeby go przepłukać. No i akwarysta w tym momencie widzi po prostu, że instrukcję, że trzeba go przepłukać pod bieżącą wodą, przepłucza ten węgiel i tyle. Natomiast jest to zdecydowanie za mało. Ten węgiel należy przepłukać 4-krotnie, z czego 2-krotnie pod gorącą wodą i 2-krotnie pod zimną wodą. A dlaczego? Opowiem Wam za chwilę. Zatem moi drodzy, jak przygotować węgiel aktywowany? Chciałbym Wam to pokazać, a jednocześnie Wam powiedzieć, jak ja to robię.
Może wy macie inne metody na przygotowanie takiego węgla. Ja robię to dokładnie w ten sposób. Czy tak jak zalecał jeden z producentów. Otóż potrzebujemy do tego. Ja na potrzeby filmu pokażę, zrobię to w pojemniku żaroodpornym. Otóż wsypujemy nasz węgiel do jakiegoś pojemnika. Już widzicie, że on się strasznie pyli. Już z tego powodu warto by go przypłukać. I zalewamy taki węgiel gorącą wodą. To jest wrzątek. To jest ten, mniej więcej temperatura 90 stopni. Zalewamy po prostu węgiel. To, co w tym momencie, może wy tego nie słyszycie, natomiast ja to słyszę, to jest syk wręcz. Co się dzieje w tym wypadku? W tym momencie nasz węgiel aktywowany aktywuje się. To znaczy, gorąca woda sprawia, że wszystkie pory, które znajdują się w węglu, po prostu odtykają się. Tak, odtykają się. I dlatego słychać taki charakterystyczny syk. Nie wiem, czy to będzie słychać na filmie. Mam nadzieję, że coś tam będziecie słyszeć. I teraz tak. Co robimy? Zostawiamy ten węgiel, który tutaj jest, do ostygnięcia. On jest zalany wrzątkiem. On w tym momencie ma ostygnąć. I zrobimy powtórkę. No dobrze, kochani, węgiel nam ostygł, woda ostygła. W związku z tym ja biorę siatkę, przesieję go przez tą siatkę i całą operację powtórzę. Niektórzy robią tak, że już w woreczkach filtracyjnych go płuczą, natomiast ja mam taką metodę, tak się nauczyłem, tak robię. Sprawdza się ona, w związku z tym, jeżeli się sprawdza, no to znaczy, że jest dobra. Lecimy dalej z koksem. Moi drodzy, drugi raz, czyli za drugim razem, również zalewamy gorącą wodą nasz węgiel. Tutaj już tego syku tak nie słychać. A dlaczego akurat w gorącej wodzie? Tak jak mówiłem, węgiel musi być odgazowany i on w tym momencie odgazowuje się. Cały ten fosfor, który znajduje się w tym węglu, w tym momencie ulatnia się, uwalnia się i tym samym wszystkie pory, które mamy w tym węglu, są odblokowane i węgiel będzie zdecydowanie bardziej skuteczniejszy w swoim działaniu, aniżeli węgiel tylko i wyłącznie przepłukany w zimnej wodzie. Moim zdaniem trzeba tak robić. Już to zostałem tak nauczony. Jeżeli wy robicie inaczej, napiszcie mi o tym w komentarzu. A póki co ja czekam na to, żeby również ta partia ostygła i będziemy zalewać zimną wodą. Okej, moi drodzy, lecimy dalej z tym koksem. Ja w tym momencie już go przesiałem przez siatkę. Zalewam go w tym momencie zimną wodą. Niech on trochę sobie w tej zimnej wodzie poleży. Tutaj już cyku żadnego nie słychać. Następnie użyję tej siatki po prostu do przesiania go. I kolejne płukanie już zrobię tylko i wyłącznie pod bieżącą wodą z kranem. Znaczy z kranu. I tak przygotowany węgiel jest w tym momencie gotowy do użycia w naszym baniaku. Za chwilę jeszcze pokażę wam, jak powinniśmy go do tego filtra naszego włożyć. No dobrze, akwaryści, węgiel wypłukany i w tym momencie, tak jak mówiłem, bierzemy pojemnik filtracyjny, wkładamy na dół watę lub gąbkę gruboziarnistą, jakoś chodzi o to, żeby ten syfek, który cały jest, nie był zbierany, oraz używamy takich oto siateczek na media filtracyjne. Dlaczego siateczki? Dlatego, że no wiecie, to jest postać taka sypka i w momencie, kiedy wsypiemy takie medium do pojemnika, no to siłą rzeczy ono będzie się tam unosić, latać oraz ścierać. Trudniej, zdecydowanie trudniej będzie również wyciągnąć takie medium filtracyjne z samego pojemnika, no i istnieje większe prawdopodobieństwo, że jakieś tam drobinki tego węgla dostaną nam się do akwarium, do słupa wody, a to nie jest pożądane. Ja nałożenie ułatwię sobie łyżką, zwykłą łyżką kuchenną, nie musi to być łyżka akwarystyczna, zresztą łyżki akwarystyczne chyba nie istnieją. I taki woreczek napełniam po prostu węglem. Powiem wam tak, zdecydowanie łatwiej jest napełnić woreczek węglem, który jest w granulacie, lub właśnie w takich pałeczkach, dlatego, że po prostu
nie są takie drobne i łatwiej się to robi. Ok. Dlaczego wkładamy do tej siateczki, tak jak już mówiłem, po to, żebyśmy nie mieli potem problemu z drobinkami, które są, które mogłyby pływać sobie w naszym słupie wody. Ok. Chyba dobrze odmierzyłem, bo będzie idealnie. Teraz tak, jaki węgiel powinniśmy wybrać, a jakiego węgla powinniśmy unikać? Na serwisach aukcyjnych jest bardzo dużo różnych, bardzo, ale tu bardzo tanich węgli, słuchajcie. Takie dosłownie kilka złotych za litr. Z tym, że przestrzegam Was przed nimi, dlatego że to jest węgiel taki typowy do używania do przemysłu. W związku z tym on może albo na przykład oddawać Wam więcej fosforanów, albo podwyższać Wam lub obniżać za bardzo pH w zależności od węgla. W związku z tym tutaj nie polecam, raczej polecałbym stosowanie zwykłego węgla do celów akwarystycznych, mimo że tamten też niby jest do filtrowania wody. Natomiast macie pewność, że ten węgiel po prostu jest przeznaczony do celów, do których mamy zamiar wykorzystać. Ok, słuchajcie, napełniłem. Coś tam, jakieś drobiny zostały. Ale zobaczcie, już tak nie brudzi, jak jest mokry. Woreczek, który mam, zapinam. Ja go jeszcze przepłuczę pod wodą bieżącą, dlatego że tutaj zawsze na wierzchu jeszcze coś jest. I zaraz z nim wracam. Ok, moi drodzy, i tak przygotowany węgiel. Co prawda ta siateczka może być drobniejsza, wtedy nic Wam będzie nie będzie Wam uciekało. Wkładamy do pojemniczka. Ułatwię sobie. Ok. Włożyliśmy sobie do pojemnika, do filtra wewnętrznego. Nakrywamy to dodatkową watą filtracyjną. O, widzicie, już te kawałki jakieś zostały mi jeszcze na dłoniach. Ok. Tak naprawdę może podłożymy jeszcze drugi kawałek waty filtracyjnej. Zamykamy wieczko. I możemy podłączyć spokojnie w tym momencie do turbiny. Tak oto przygotowany zestaw do filtracji. Ja zakładam, w ciągu 2 tygodni powinien mi on bardzo ładnie wyklarować wodę w Malawi. Czyli osiągnę w ciągu 2 tygodni efekt, który chciałem osiągnąć. A co robię po dwóch, trzech tygodniach? Po prostu wszystkie te media, które tutaj się znajdują, oprócz siateczki, wyrzucam do kosza. Nie ma sensu regenerować węgla, zresztą ja nawet nie wiem, czy można to robić. Podobno znajdą się tacy, co znajdą na to sposób, ale jest to na tyle tania rzecz, że kompletnie nie warto. Także to tyle, jeśli chodzi o węgiel. Napiszcie mi w komentarzu, czy Wy stosujecie węgiel, jak go stosujecie. Czy również przygotowujecie go w ten sposób, jak ja przygotowuję, czyli zalewanie gorącą wodą raz, gorącą wodą drugi raz, następnie płukanie zimną wodą i płukanie jeszcze raz zimną wodą. Czy może stosujecie inną metodę, na przykład tylko płuczecie pod bieżącą wodą w kranie i na tym kończycie. Ciekawe jestem, jakie Wy macie efekty. Ja to robię w ten sposób, czyli w taki sposób, jak to tak naprawdę moim zdaniem powinno się robić. Ale Wy oczywiście możecie mieć to zdanie inne. Napiszcie mi w komentarzu, a jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj, dlatego że co tydzień albo i częściej pojawia się nowy film. Czyli pozdrawiam Was akwaryści i do następnej akwagatki.